który wiele lat spędził w domu Pana, w świątyni. I dziś przyszliśmy do świątyni, do domu, w którym mieszka Pan. Ale w Jego imieniu śpiewamy, że teraz do tego ostatecznego domu idziemy z radością. Do domu, gdzie przygotował nam miejsce Jezus Chrystus. Żegnamy kapłana, który otrzymał od Boga tę łaskę wielu lat trwania w miłości, w sakramentach i w posłudze. Ale równocześnie to pożegnanie jest dla nas podpowiedzią, że jest wielka potrzeba, aby następni odważnie zgodzili się na Boży głos, Boże wołanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Dzisiaj w Głogowej, tutejszej parafii, żegnamy księdza prałata Stanisława Chrzana. 30 lat był proboszczem tej parafii. I tak uświadomy sobie na początku przy świętej, że nasza relacja tych, którzy tworzą tę parafię, relacja z Panem Bogiem, to wszystko, co związane jest z naszym życiem religijnym, na tym wszystkim odciśnięta jest praca byłego proboszcza. I dziękujmy Panu Bogu za to, że tyle dobra przez Jego posługę duszpasterską stało się w tej parafii. Dziękujmy za to, że był komisjonarzem, że był przy ołtarzu, że zależało mu na sprawach Bożych, że tak jak potrafił, jak umiał, prowadził ludzi do Pana Boga. Z takim prawdziwym wzruszeniem przyjechałem na ten pogrzeb. I przepraszam, że zacznę od osobistej refleksji. 30 kilka lat temu, kiedy przez 4 lata mieszkałem w internacie tutaj w Głogowej, mieliśmy taki zwyczaj, że zawsze po śniadaniu szliśmy na pacierz do kościoła. Nie wiem, czy ten zwyczaj jest jeszcze kontynuowany, czy ktoś przychodzi do kościoła przed nauką lekcji religii. Wtedy tej młodzieży było bardzo dużo. Zresztą tym latem praktycznie wszyscy żeśmy szli na ten pacierz. I to, co było takim widokiem dla mnie, młodego chłopaka, przejmującym, to to, że praktycznie w każdy dzień w tym czasie ksiądz prałat, wczesny proboszcz, był konfesjonalny i spowiadał. I także był moim spowiednikiem przez ten czas. Sam Pan wie, ile dobra w tej spowiedzi się zrodziło, w tych spowiedziach się rodziło. I to jest dla mnie takim ważnym wydarzeniem, które noszę w swoim sercu i w czasie tej mszy pogrzebowej z taką wdzięcznością jestem tutaj, ofiaruję tę mszę świętą za księdza prałata i modlę się za niego. I myślę, że to jest także bardzo ważne, żebyśmy wtedy, kiedy żegnamy człowieka, który tyle lat spędził w tej parafii, bardzo dziękuję, że tak bardzo wielu przyszło na ten pogrzeb, żeby tak sobie uświadomić, że na tej drodze do nieba, taką mamy wiarę i chcemy się spotkać z Jezusem Chrystusem, tak bardzo jest ważne, żeby był przewodnik, żeby był pasterz. I żeby nie wkradło się w nasze myślenie to, co podpowiada nam współczesna pokusa, że my sobie sami poradzimy. Że wystarczy wierzyć w Chrystusa i innymi rzeczami się nie przejmować. Wiarą katolicką wierzymy, że tak nie jest, że my potrzebujemy przewodnika. I im bardziej dojrzała jest wspólnota parafialna, im bardziej jest dojrzała wspólnota kościelna, to potrafi zrozumieć, że ani pasterz sam z siebie nic nie może, ani lud Boży oderwany od pasterza nie dojdzie do nieba, nie dojdzie do społeczności zbawionych. My w Kościele musimy umieć słuchać tego, co Jezus powiedział i jak Jezus postanowił. W świętej pamięci ksiądz prałat Stanisław usłyszał powołanie.
To było wydarzenie religijne. To nie stało się tak, że jako młody chłopak wybrał pomiędzy jednym, drugim, trzecim zawodem. Usłyszał powołanie. Usłyszał głos samego Chrystusa. I poszedł za tym głosem. Został kapłanem, pracował jako wikariusz w kilku parafiach, a największą część swojego życia spędził tutaj, w Bogowie. Tu był proboszczem. Ja w imieniu biskupa Andrzeja i także w własnym imieniu dziękuję Panu Bogu za piękną posługę księdza prałata Stanisława, za wszelkie dobro, które dzięki niemu działo się tutaj w tej parafii, w innych parafiach. Proszę także, żeby on w niebie wstawiał się za waszą parafią, za wszystkimi, którzy tworzą tę parafię, wypraszał nowe powołania kapłańskie, zakonne z tej parafii, które są tak liczne. Na koniec bardzo dziękuję wam wszystkim za udział w tej mszy świętej. Dziękuję, że jest was tak dużo. Boże nasz Ojcze, złożyliśmy paschalną ofiarę za twojego sługę kapłana Stanisława. Daj mu udział w Twojej światłości i pokoju, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Myślę, że nikogo z nas nie zdziwią słowa, jakie przed 59 laty ksiądz prałat obrał na drogę kapłańskiego życia. Jezu mój, Ciebie samego chcę kochać, Tobie samemu chcę się podobać. Miłosierdzie Maryi na wieki wychwalać będę. I oto odszedł od nas człowiek, który w sercach wielu z nas zajmował miejsce szczególne. Zachowajmy go tam nadal, bowiem tylko ci, których kochamy, których z życzliwością wspominamy i za których się modlimy, nigdy nie odchodzą. Wiemy wszyscy, że był gorliwym kapłanem, a w swojej działalności nakierowany był na tą działalność duszpasterską, troszcząc się o zbawienie dusz swoich parafian i martwił się o to, żeby wszystkim żyło się lepiej, żeby mieli poczucie bezpieczeństwa. Ale ten wymiar duchowy był bardzo ważny, najważniejszy dla księdza prałata. Ale oprócz tego wykazywał ogromną troskę o obiekty sakralne, o kościoły, o otoczenie kościołów, o budynki, które potrzebne były do tego, żeby nauczać tam religii. I żeby mogły różne grupy działające czy parafii realizować swoje powierzone zadania. Dzisiaj po raz kolejny dziękujemy Panu Bogu za dar kapłaństwa księdza prałata Stanisława Chrzana, za wszystko to dobro, które uczynił w stosunku do nas. Ale chciałbym z tego miejsca też skierować i pozwolę sobie na słowa podziękowania do księdza proboszcza, do księdza Mariana Chełmieckiego, który otoczył księdza prałata ojcowską troską. Jak w kilku słowach opowiedzieć o tym, o czym jest cała książka? Nie da się. A tak by było, gdybym próbował teraz opisywać wszystko, co uczynił się z prała Stanisława. Bóg to wie i tylko to teraz się liczy. Bóg, którym wiernie i oddanie zmarły ksiądz prałat służył. Wiedzą to także jego parafianie, pośród których spędził prawie całe kapłańskie swoje życie i oddał im wszystko, co może oddać kapłan. Siebie samego, służąc im najlepiej, jak umiał. Wiedzą to parafianie i dlatego nikogo tu dziś nie brakuje. Wiedzą to
i zawsze będą nosić Jego pamięć w sercu. Moi drodzy, żegnamy kapłana, który przez pół wieku był częścią historii bobowej, oddanego pasterza dla swojego ludu, bardzo szanowanego i kochanego przez wszystkich. Cieszymy się, że Jego ciało spocznie tu w Bobowie pośród swoich parafian. Będziemy o Nim pamiętać, będziemy się za Niego modlić, bo lud bobowski zawsze kochał swoich pasterzy. W imieniu kolegów pragnę podziękować mu za tą przyjaźń, jaką nas zdarzył przez 65 lat. Bardzo, że mogliśmy się z nim spotykać, odwiedzać, to zawsze miał czas dla nas, no i zawsze wybił swoim dobrym słowem, swoim dyskretnym uśmiechem i do tej miłości. Którą się cieszył się Stanisław, wszyscy staramy się zmierzyć. Chyba z Stanisław. Boże, Stwórco nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nam nowe życie. Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecamy naszego brata, kapłana Stanisława, i prosimy, abyś go przyjął do błogosławionej społeczności świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W kraju Jerzy Wycia będę.
widział Boga. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani, ogarnął mnie strach i udręka. Ale wezwałem imienia Pana, Panie, ratuj moje życie. Możemy działa nasze powrata do grobu, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z martwych, odnowił nasze śmiertelne ciało na podobieństwo swojego ciała łaskawego, ufała, że wskrzesi nasze powrata do życia wiecznego. Na tym łez Pan.